Polska rajem podatkowym dla korporacji i piekłem dla polskich przedsiębiorców. System podatkowy jako element konkurencji Polski na świecie. Pod takim hasłem zostało zorganizowane tegoroczne Świdnickie Forum Gospodarcze. Nie mogło zabraknąć więc tematów dotyczących kondycji polskiej gospodarki oraz przepisowych absurdów. W systemie, w którym sam tylko podatek VAT liczy 1,5 miliona stron, nie tysięcy, ale miliona stron przepisów, interpretacji, żaden przedsiębiorca nie może się czuć bezpiecznie. Dzisiaj polski przedsiębiorca w Polsce ma gorzej niż polski przedsiębiorca w Czechach, na Słowacji czy w Irlandii. Jeżeli polski rząd chce stworzyć patriotyzm gospodarczy w naszym kraju, to polski przedsiębiorca w Polsce musi mieć lepiej niż za granicą. Prezydent Świdnicy Beata Moskal-Słaniewska przekonywała, że urzędnicy nie są problemem w rozwoju gospodarki, a raczej złożona i skomplikowana biurokracja. Chcemy pokazać, że staramy się upraszczać procedury, traktować przedsiębiorców życzliwie, sprawy procedować najszybciej jak się da. Są oczywiście terminy wynikające z ustaw, których nie przeskoczymy, ale tam, gdzie jest to tylko kwestia przyłożenia się do pracy przez urzędnika, staramy się tak właśnie postępować. Podczas forum zdecydowanie wypowiadali się ci, którzy tworzą polską gospodarkę, czyli przedsiębiorcy. Wszyscy wskazali jeden problem. Nieudolny jest nasz system podatkowy. Jak działa, no nie da się ukryć, niekorzystnie na rozwój gospodarczy, ale też na rozwój przedsiębiorczości. Ja myślę, że każdy obywatel, każdy przedsiębiorca chce płacić podatki. Tyle tylko, żeby te podatki były w rozsądnej granicy. A te, jak wiemy, niskie nie są. I to właśnie one hamują rozwój polskiej gospodarki, która, jak przekonywali prelegenci, ma ogromny potencjał.